Ja to jak gdyby co, proszę Państwa, to od razu wysyłam na mszę. Widzę, jak ludzie mili są, sympatyczni. Czemu by się nie mieli dać uduchowić, prawda? Od razu na mszę. Bo jak tak zaczną podszywać się pod mormonów, nie wiadomo pod kogo, a może jeszcze pod Świadków Jehowy, prawda? Nie ma tu w Warszawie Świadków Jehowy. Nie ma tu w Warszawie mormonów prawosławnych, nie ma. No bo przecież jeżeli mówimy o wielokulturowości, to tylko i wyłącznie na Podlasiu. Tam są przecież Tatarzy, muzułmanie, którzy mieszkają od dawna. No, z muzułmanką rozmawiałyśmy na wsi. Wyszła z domu i powiedziała, co wiedziała, że katolicy nienawidzą muzułmanów. A ona tu mieszka od bardzo wielu lat na wiosce. Jest spokojna, my jesteśmy cisi, jesteśmy spokojni. A katolicy są kłótliwi, wrzaskliwi, no tak jak tu w Warszawie. Katolickiej przecież. I co ty na to? Także zdania są podzielone. Nie można religii tak w ten sposób oceniać. Bo na przykład jeżeli chodzi o te zamieszki, to